Cześć, witam Was serdecznie. Kłania się Baksik Game. Moi kochani, dziś materiał będzie raczej taki nie gameplayowy, tylko pewne moje tu sprostowanie, jak i też poważna informacja na temat serii, oczywiście, którą prezentuję tu na swoim kanale Biedny, ale Zaradny. Moi drodzy, no chciałem dalej oczywiście cały czas kontynuować tą serię i rozwijać ją, bo bardzo, bardzo mi się fajnie tu otóż gra na tej tutaj całej serii, na tym gameplayu. I spotkałem się z pewną techniczną problemowością otóż na tym tutaj gameplayu. Mianowicie, to będąc już blisko otóż miesiąca marca, bo jesteśmy w lutym i tak jak widzicie moi drodzy, bynajmniej chciałem sobie przejść na miesiąc marzec już gameplayu tutaj, spotkałem się z taką sytuacją, że któryś z modów albo jakiś innych udoskonaleń robił mi poważnego buga, że nie mogła mi się ta gra potem dalej zapisywać. Po prostu stan tej gry przestawał mi się normalnie zapisywać. Próbowałem różne możliwości usuwania pewnych rzeczy na mapie, usuwania pewnych modów, konfiguracji. No, tego co przetestowałem i już wszystkie jakiekolwiek mi do głowy przychodziły pomysły i możliwości zostały przeze mnie przeanalizowane i otóż co, no poddałem się po prostu, fizycznie się poddałem, walczyłem z tydzień czasu z tym problemem i z tydzień czasu poszło na marne, nic nie mogłem grać, bo za każdym razem przechodząc do miesiąca marca, otwierając marzec, przy zapisie dalej otóż gameplayu, no to cóż się działo, zwieszało się i gra się nie zapisywała, akurat ten mój tutaj gameplay. Na innych gameplayach, na których tam sobie gram, czy tam nagrywałem, oczywiście też, bo robię tam materiały nagrywające, więc na tamtych gameplayach wszystko normalnie się poprawnie zachowuje, wszystko normalnie się zapisuje i ta sama paczka modów jest na innych gameplayach, jak i też na tym tu gameplayu, tu Biedny, ale Zaradny na tej serii. Więc postanowiłem, cóż, no pożegnać się może nie tyle z gameplayem, ale poszedłem po inny pomysł do głowy, że postanowiłem się pożegnać, moi drodzy, z tą mapką i tutaj z tym gospodarstwem, przenosząc się całkowicie z potencjałem sprzętu identyczny, bym powiedział, przenosząc się z potencjałem, no może nie tyle budynków, ale no sprzęt, tam krowy, nie krowy. Tym potencjałem się poprzenosiłem na inną mapkę, na inne gospodarstwo. I więc wybrałem do tego mapkę Wrzosy. Na Wrzosach będę dalej chciał kontynuować ten gameplay, a ten niestety będzie musiał zostać tutaj wstrzymany na tej mapce. Chociaż z wielkim bólem serca bardzo mi się pięknie wygrało, byłem mega zadowolony. Super miałem pomysły na rozwój tego gospodarstwa na tej otóż tu mapce. Chciałem sobie tutaj naprawdę fajny klimat stworzyć, nawet już tutaj widzicie zboże mi ładnie rosło. No ale nic nie poradzę, no po prostu siła wyższa, no zabiła mi to możliwość gameplayu. Musiałem po prostu zrobić pewne zmiany. Więc za chwilę ja tutaj się przełączę na te nowe gospodarstwo, na tą nową mapkę z maszynami, z tym wszystkim, które tu było. Przeniesiemy się, moi drodzy, na te Wrzosy i pokażę Wam świeże moje nowe gospodarstwo, które tam postawiłem. No różni się w pewnym stopniu w budynkach od tego gospodarstwa, ale myślę, że też jest dość ładne, ciekawe. No sprzęt zostawiłem identyczny, delikatnie tam parę maszyn pojawiło się innych ze względu na to, że powierzchnia areałów jest inna, aczkolwiek no też i krówek trochę więcej mam, jak i też kredyt wszystko przeniosłem na tamten gameplay, więc będę miał tak samo pod górkę, nie tak łatwo jak by się komuś wydawało. Więc moi drodzy, postaram się Wam tutaj zaraz zaprezentować nowe gospodarstwo i będę chciał oczywiście dalej nagrywać tą serię w postaci timelapsów, tak jak do tej pory to robiłem. Czyli ta seria Biedny, ale Zaradny będzie dalej kontynuowana przeze mnie z nowego otóż gospodarstwa.
i będziecie mogli śledzić te losy. Myślę, że będzie lepsze troszkę to gospodarstwo, urozmaicenia więcej tam dodałem. No, sami zaraz zobaczycie, więc nie przedłużając, ja tutaj się na razie wyłączę z tego save'a, a przejdziemy zaraz, zapraszam Was do obejrzenia tego nowego save'a na tym nowym tutaj gospodarstwie. Moi drodzy, jesteśmy już na mapie Wrzosy, tak jak widzicie. Saldo stanu mojego gospodarstwa jest identyczne. Tam było 21 100 złotych, 150 parę złotych, więc też saldo zostało tutaj przeniesione identyczne. Stan oczywiście grania kredytu tutaj również został przeniesiony. Mam tu oczywiście ten kredyt 100 tysięcy, tak jak poprzednio, na 2,5%, 673 zł miesięczna rata, więc tu nic nie zmieniło się z mojej strony w tym gameplayu. Dalej mamy oczywiście, co mamy, kliknijmy sobie, poziom trudności wysoki, proszę bardzo, żeby nie było, i skrówki. Skóry, tak jak widzicie, no to mam tutaj 34 sztuki wszystkiego, kur i kaczek, i krówek mam 30 też bodajże 2 sztuki, no więcej niż poprzednio, ale ze względu na to, że mam większy areał, większe, otóż zaraz Wam pokażę, mianowicie budynki, no to postarałem się w ten sposób troszeczkę to zmienić. Moi drodzy, szybko sobie przejdziemy ze sklepu. Dlaczego mapa Wrzosy? Dosyć ciekawa, fajna, polska klimatyczna mapka, zrobiona przez autora Sharpiego. Szacun za włożoną pracę i trud, który tutaj autor Sharpi zrobił. Profesjonalnie zrobiona mapka. I tu akurat nie budowałem tego save'a ja sam całkowicie od zera. Skorzystałem z save'a już gotowego, aczkolwiek go troszeczkę wedle swoich potrzeb. Małe, otóż, zmiany zostały wprowadzone przeze mnie, ale jest tutaj to prezentowane na kanale Zematix. Oczywiście, moi drodzy, z takich gospodarstwa na pokaz, jest taka seria teraz u niego na kanale. Jest to gospodarstwo stworzone przez autora Kamila S. Pozdrawiam tutaj Kamila S. Pozdrawiam też serdecznie i dziękuję Kamilowi S. Pozdrawiam serdecznie również tutaj autora tego materiału na YouTubie, oczywiście tu Matixa. No, szacun za zrobione te filmiki i za te prezentacje tych ciekawych gospodarstw. Przypadło mi bardzo do gustu to gospodarstwo, więc wybrałem sobie właśnie to gospodarstwo. Szybciutka prezentacja. Dom jest nowy. Nowy po prostu pod względem, że ja zmieniłem ten, który był w sejwie, na swój, który ja miałem do tej pory w poprzednim sejwie na osadzie. Ten mi się najlepiej tu prezentuje i podoba. Aczkolwiek wiadomo, wizualnie jest to dom taki, jaki widzicie, stary, no taki trochę zaniedbany. Nie jest tutaj, żeby otynkowany. W pustach jak był, tak jest dalej. Zagospodarowanie, tak jak widać, no mamy różnych tutaj pargałów, no mamy takie klimatyczne tutaj drzewko. Garaże, no traktory, obydwa te, które tam miałem, zostały, czyli Władimirec i 360, tak jak widać. Mamy tutaj, zaraz, no do rozwożenia wapna oczywiście przyczepę, nie przyczepę, tylko rozsiewacz. Tu drugie stanowisko jest puste, zawsze będzie można coś postawić. Tu mam, tak jak widać, wyłączę światło. Budynki tak dla zagospodarowania, coś można powkładać, jakieś tu rzeczy. Fajnie, wynajmniej to jest pod tym kątem zrobione. No zupełnie inne budynki tutaj posiadam niż wcześniej. Tu też taki spichlerz jest, można coś zawsze powstawiać. Tu mam garaż i w garażu oczywiście moja bryka, jak najbardziej. Dorobiłem się, przynajmniej tutaj na tym sejwie, mam brykę. Tak jak widzicie, Ładę Samarę, no na bogatości, fajny sprzęt, będziecie jechać gdzieś coś załatwić. Myślę, że dosyć ciekawy będzie tutaj gameplay. Dalej, mamy tutaj następny, tutaj taką wiatkę, niewiatkę, tak jest, przynajmniej coś tutaj można wnieść, tak jak widzicie, coś tam już sobie poukładałem.
Tu jest pusto, taczka stoi, no i dobra. Silosy, nie jeden, tylko dwa Michały już postarałem się postawić. Mamy z wyświetlaczem, tak żeby wiedzieć, co tutaj się znajduje oczywiście w tym silosie. Mamy taki fajny, taką ala stodołę, wiatę w garaże, co tylko. No dodatkowo dorzuciłem sobie jeden traktor mocniejszy ze względu na ilość kul, którą tutaj więcej posiadam na tym sejwie, jak i też powierzchniowo jest więcej. To jest tutaj dorzucona 385, najbardziej podstawowy taki sprzęt do pracy. 75 koni. Będziemy myśleć później o rozwoju, ulepszaniu tego traktora, ale na początek tym musimy się troszkę pobawić i cieszyć. Przyczepa ta, która była wcześniej na tamtym sejwie, dalej została, jak najbardziej. 8 ponad 1000 litrów. Tu mamy autosankę, no przyczepę nową, którą dorzuciłem, tak żeby mieć w razie czego do transportu na dwie czy coś, no bo będzie sporo tutaj rzeczy do ogarnięcia i wdrożenia. Mam tutaj taki zgrabiarkę, już inną, sadzarkę, tą co miałem tam na tamtej serii, na tamtej mapie, nie serii, bo seria jest dalej, biedny, ale zaradny. No i teraz sobie tu przejdziemy, dobra. Co dalej tu mamy? Tu mamy tak, no mamy dla silos, no taki tu dla krówek oczywiście na obornik. Mamy beczkę na ropę, ubikacja, wychodek cudowny, rozrzutnik ten, który tam posiadałem. Tu jeszcze jedną taką przyczepę dokupiłem, pięciotonówkę z drewnianymi burtami, tak żeby coś tam no, też przywieźć, jak będzie potrzeba. Tu mam garaż postawiony z różnymi tutaj akurat nawozami. Czekajcie, ok. Nie wiem, po co mi się to włączyło, ale dobra. O, teraz mi się chyba to włączyło. Mam tutaj akurat wapno i chyba ten ziarno. Tak, nawozu nie mam, bo na razie nie kupuję. Kupowiony tylko jest wapno do wapnowania. Tu mam przyczepę do złożenia belek, po prostu kostek słomy, bo będziemy potem po żniwach pracować. Zaczęliśmy tutaj, będziemy kontynuowali ten gameplay od sierpnia 3 roku, akurat jest tak sobie przygotowany. Tu jest moje pierwsze pole. Mamy tutaj posianą pszenicę do zbioru gotową, będą na pełną parą. Tu jest soja, która rośnie, będzie też do zbioru. Kawał tutaj soi, ponad 1,30 hektara. Moi drodzy, co tu mamy? Mamy tu jęczmień, tak, jęczmień, 0,70 hektara, 77, no też już będzie gotowy do zbioru, czyli zaczniemy od etapu żniwnego, żeby nie było. Wiatrak, no trochę taki już ładniejszy zrobiłem, żeby było to tak bardziej elegancko do tego gameplayu. Tu jest ogródek, który tam akurat autor map save'a zrobił tutaj dla nas, ze studnią tu z boku, tak jak widzicie. Fajny taki ogródek, rośnie tutaj jakaś tam marchewka, jakieś tam buraczki. No, klimatycznie i słonecznik, fajny taki uroczek. No, mam już tu oczywiście pszczółki, tak jak widzicie. No, latają. Brama tutaj ta wjazdowa z tej strony. Co dalej? Dalej tu mam też warsztat. Gdzieś tutaj zaraz wam spróbuję pokazać. Zaaranżowałem. O, tu przy tej przyczepie jest warsztat do naprawy tutaj moich maszyn, żebym sobie mógł wszystko oczywiście podejść i podjechać tym i naprawiać, jak będzie potrzeba. Mianowicie. Super. Lećmy dalej, żeby nie na darmo marnować czasu nagrywania. Silos z kiszonką akurat już zrobiono. No sporo tej kiszonki akurat będzie dla krówek, które posiadam, to trzeba będzie to wyrobić. No i spory, mocny taki silos, że można tu sporo rzeczy, prawda, tej trawy wnieść i można sporo ukisić. Moja ta przyczepa 3000 litrów, która była tam akurat na osadzie, też dalej przyszła. Moi drodzy, dalej, co tu? Śmieci, nie śmieci, drzewo jakieś tam, krokwie, nie krokwie, to wszystko, co tam się znajduje. Tu do ładowacza oczywiście, do tura, do Władimirka, no widły takie. Tu mamy kombajn, tak, mamy bizona, tego samego, co na osadzie również, żebyśmy mogli wyjechać i robić prace żniwne. No nie mamy lepszego, na razie mamy ten. Musimy się cieszyć nim.
z czasem będziemy go ulepszali albo kupowali lepszy. Tu mam oczywiście Tura i mam Annę do wykopek tutaj marchewki, pasternaka, no buraka i ziemniaka oczywiście. Tak już trochę nowocześniej niż tam, co robiłem na wiadro musiałem zbierać. Tu są kurki, proszę bardzo, sobie siedzą. Mamy tutaj w zabudowie takiej. 50 sztuk mogę mieć maksymalnie w tym kurniku. Kurek i kaczuszek łącznie. Myślę, że wystarczy. Tu taka zabudowa, różne wiadomo wysypisko śmieci. No i pług ten, który miałem czyskibowy, brony, czteropolówka, również to samo. Tutaj przecząsacz do trawy, nasiano, proszę bardzo, ten sam. Talerzówka, co była, taka sama. No i prasa, czyli no, cała do belowania słomy i siana, ta sama. Sipma oczywiście, żebyśmy mogli pracować. Tu trochę kupiłem zapasu na razie słomy i siana dla krówek. Płyn oprysku na polach oczywiście. Tu przejdziemy, co mamy. Tu mamy różne wargały śmieci. Tu mamy przyczepę, beczkowóz, ten, który mieliśmy tam samo. Na tym osadzie identyczny dalej. Jest nasz klasyczny pierwszy Ursus C28 w wersji turbo. Proszę bardzo. I będzie dalej on tutaj kontynuował swój żywot. Już ten po remoncie, tu otóż to jest ta wersja. Tu dalej siewnik, ten, który miałem. Opryskiwacz również ten sam, który tam był. Do tego kultywator również ten sam, który tam wcześniej posiadałem. I do tego jest do buraków cukrowych. Jest tutaj bolko do wyrywania, żeby sobie tam robić wykopki, bo będę miał sporo buraków, akurat będę miał do wykopek. Teraz tak, kosiarka identyczna ta, którą mieliśmy, meduzę jak najbardziej. I rozsiewacz do nawozu, tu otóż ten sam mamy jak najbardziej na tej mapie też. Teraz wam pokażę oborę. Obora jest sporo większa. Maksymalnie 100 krów mogę mieć. W tej chwili mam 32 krowy z bykami dwoma, czyli 30 krów i 2 byki w tej chwili. I jak najbardziej, proszę bardzo, myślę, że będzie ciekawie. Przede wszystkim pracowicie, jakby nie powiedzieć. To ta obora jest takim pastwiskiem, tak jak widzicie. Od razu krowy mogą sobie wychodzić i robić tutaj, prawda, no odpoczywać, zjadać sobie trawę na tym pastwisku, co tylko. Na oborze są założone dwa zestawy paneli, tak jak widać, z jednej i tam z drugiej strony tego samego dachu. Tu no, przechodzimy z powrotem, brama wjazdowa. I moi drodzy, tu jest do odbioru mleka, otóż zbiorniki dwa w tej oburce. No gaz, żebyśmy tam coś sprzedali, zarobili, tu drugi też, no i strefa wypoczynku. Jak i też dodatkowo mamy takie małe swoje pajorko stawik, jakbyśmy to nie nazwali, taki do relaksu zrobiony tutaj zbiorniczek za roślami. No i pszczółki przed budynkiem, tak żeby otóż no, leciały i sobie przynosiły tego miodu tu dla mnie. To jest tak bynajmniej, tutaj też jakieś są panele założone, nie wiem czy one pracują i zarabiają, ale no, ważne, że są, to zawsze tam może coś tego, dodatkowe zyski będą dla mojego gospodarstwa. Tu mam swoje pole również, tu mam rzepak, tu posiany jest, będzie dopiero do zbioru. I jeszcze chyba tu za gospodarstwem też jest kawałek areału pola, tylko przejdę jakoś tędy. Zobaczymy, co tam jest. O, jesteśmy. Tu jest owies, tak, owies. 1,60 hektara. No, będzie też do zbioru, pisze gotowy. Powiem wam, że zaczniemy grać i będziemy musieli się pierwsze zająć żniwami. Sporo tej pracy jest. Tych pól, no, bynajmniej do zbioru będzie dużo. W pierwszym miesiącu, jak i też w drugim i trzecim. Będzie dużo się ciekawostek działo. Myślę, że będzie dla was to też ciekawym i fajnym tutaj materiałem do oglądania się mogło być podobać. Co dalej? Dalej jeszcze chcę pokazać, że nie tylko tu wokół gospodarstwa mamy pola, bo mamy tu oczywiście z tej strony
Moja jest łąka z trawą, po to, żeby dla tych krów, czy siano, czy trawę na kiszonkę, to tutaj będziemy tutaj jeździć i kosić tą trawę, moi drodzy. I teraz dalej, ja sobie bym wsiadł nawet jakiś może rowerzynkę i pojechałbym szybko pokazać, chociaż patrzę na zegarek, nie chcę za długo tego materiału wam robić, ale niestety, chciałem szybko, ale jak zawsze wychodzi troszkę inaczej. Słuchajcie, o rany! no wysoko się tu wyjeżdża, dobra, jedziemy. Jedziemy, jedziemy. Słuchajcie, zobaczymy, czy z oczu gracza będę mógł jechać. No, o Boże. Się zwiesiło, zbagowało, nie mógł przetworzyć tekstur, bo były aktualizacje i samego oczywiście środowiska gry, jak i też były aktualizacje sterowników mojej karty NVIDIA, więc tekstury muszą się tutaj sporo mi naładować. Jadę na kolejną część tego gospodarstwa, nie tyle może gospodarstwa, co tam mam takie areały, gdzie będziemy też się tam zajmować różnymi pracami. To jakby po prostu rozrzucone jest to gospodarstwo troszkę fizycznie, ale będzie przez to wesoło i ciekawie, bo będą zmiany też otoczenia, wizualizacji. To będzie się coś działo, nie będzie wszystko na jednym się działo placu, tylko będzie coś nowego. Tu mam, to jest nasze oczywiście, to czekajcie, niech przejedzie to auto. No, bo się wywrócimy, dobra. Jedziemy, jedziemy, wjeżdżamy, worany. Dobra, jest. Czekajcie, tektury mi się jeszcze wczytują. No ale tak to jest. Mamy tu, to jest nasz kawałek, cały ten terenu. Mamy tu dwie szklarnie, takie, prawda, prozaiczne, podstawowe, żebyśmy mieli tu jakieś tam swoje produkty. Wynajęliśmy miejsce tu dla reklamy. No, firma przyjechała, postawili taki potencjał reklamowy. Zawsze parę złotych tam zapłacą. Będzie jakiś stały dodatkowy pieniądz na oczywiście rozwój tego gospodarstwa, tak żebyśmy nie stali bardzo w miejscu. Moi drodzy, tu zasadziłem sobie na winogron i oliwki, taki jeden areał. Zobaczymy, jak na tym będziemy się mogli tutaj zarabiać. No, z czasem, jak będzie potrzeba, to sobie powiększymy, postawimy następny gdzieś tutaj obok, bo mamy tego terenu. Jest to taki teren, widzicie, nierówny, nie bardzo zaniedbane dziadostwo. No to coś tutaj trzeba było to wykorzystać. Tu jest taki, prawda, spichlerz na ziemniaki, buraki, wiadomo, takie rzeczy okopowe będziemy mogli tu przywozić. Zobaczymy, jak nam to będzie dawało tu możliwości. Ale mianowicie z tyłu, za tym tutaj zagrodzeniem, mamy jeszcze nasze pola, żeby nie było. Tu mamy oczywiście soję posianą, tak jak widać. Będzie ona też jesienią do zbioru. I moi drodzy, tu mamy kawałek otóż posianego rzepaku, pół hektara, 57 arów. Tak jak widać, już jest gotowy do zbioru, więc trzeba będzie też przyjechać i otóż to kosić. Powiem szczerze, że na początek tego gameplayu to cały sierpień to będzie z kilka odcinków nagranych ze względu na to, że mamy sporo pracy żniwnej, a później pożniwnej, czyli prasowanie, belowanie tych wszystkich te słomy, złożenie, potem nawożenie wapnem, to powiem szczerze, że roboty będzie oporowo, ale przez to będzie dużo odcinków. Będzie coś ciekawego. Teraz jeszcze przejadę na ostatni kawałek tam ziemi, którą mam tutaj też do swojego gospodarstwa dokupioną. Nie wiem, czy dobrze jadę, ale myślę, że dobrze. Zaraz się okaże, żebym tam trafił. Muszę się tutaj nauczyć w ogóle topografii swoich areałów. No ale grając to oczywiście myślę, że z czasem będę już na tyle władny, żeby sobie z tym wszystkim radzić. Słuchajcie, gdzie to było? Moi drodzy, gdzie to było?
Gdzieś to było. Tu nie, tu nie. No nie wiem, czy dobrze jadę, no ale próbuję. Jak nie, to zaraz zerkniemy na mapę. Urany, byśmy się tutaj wywrócili. Koniec brzosów. No tak, super. Czekajcie, ja sobie szybko zerknę na mapkę, bo tak to będziemy jechać niepotrzebnie. Gdzie my jesteśmy? Wow, 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 wow. Przejechaliśmy troszkę. Gdzie my jesteśmy? Tu jesteśmy, z tego co widzę. A drugie te potencjały to nie tu. Mówię, że to. A, czyli muszę się cofnąć do góry i dopiero tu. Dobra. Nawracam. To od razu korek za nami. Dobra, jedziemy. Szybciutko jedziemy i skręcamy na prawo do góry. Żeby nie marudzić. I chcę wam tylko to zaprezentować i będziemy temat już kończyć tego filmu. Bo miał być to film krótki, tematyczny. Tylko informacyjnie, a wychodzi znowu, jak zacznie się tłumaczyć, pokazywać, to wychodzi to troszkę długo. Dobra, skręcamy, jedziemy do góry. Ja sobie włączę do podglądu mapkę. Dobra, jest. Jedziemy tu i w prawo. Dobra, super. Super, super. Zaraz będzie rozjazd, bo patrzę sobie na mapkę, moi kochani. Dobra, wyłącz. Nie lubię grać mapką, bo dodatkowe spadają FPS-y, obciążenia, to nie ma sensu. Wolę wyłączyć. Po prostu trzeba się nauczyć topografii i koniec dyskusji. Tu jest ten kawałek nasz następny. Oczywiście. Już sobie zsiadamy. Mamy tu zagrodzone. Tu jest postawiony taki budynek shop. No raczej nie shopa, tylko otóż stodółka, żeby przywozić słomę. No wiem, że jest daleko od tamtego gospodarstwa, ale już nie chciałem zmieniać na tamtym gospodarstwie głównym oczywiście budynków, bo są świetnie zrobione przez autora save'a Kamila S. Pozdrawiam serdecznie i dziękuję ci za piękny save'a, za włożoną pracę twoją, kolego. Zrobiłeś kawał dobrego save'a. Jeśli oglądasz ten materiał może. Moi drodzy, co ja? No i tu będę zwoził sobie słomę, siano i potem ewentualnie po przyczepie będę sobie czyli po ile przywoził na moje potrzeby i będzie ok. A tu więcej, no to jest taka przestrzeń wolna, będzie można coś tutaj posadzić, posiać. Zobaczymy, no na razie to temat rzeka oczywiście, ale za to tu mam pola, które będę musiał uprawiać jeszcze. Bo tak, tu mam buraki już zasiane, otóż rosną. Będą gotowe niedługo do zbioru. Z kawał buraków cukrowych, ładnych gdzieś kawałek tu mamy. Więc będzie się działo, będziemy to zwozić. Tu jest dopiero na wiosnę, będziemy tu sadzić sobie czy ziemniaka, czy co, to zobaczymy. I tu będziemy następny kawałek, mamy też na oczywiście, moi drodzy, ziemniaka, czy tam coś posadzi się i nie ma problemu żadnego. No, będzie coś tam otóż do zbiorów później. Myślałem tutaj albo na jednym kawałku marchew, a na drugim ziemniaka. Zobaczymy. Będzie się coś ciekawego działo, kontynuowanie, będzie gameplayu, będzie urozmaicać. A tu na tym terenie nie wiem, co tutaj zrobię. W trakcie gameplayu będą przychodziły mi pomysły. A tak, jak widzicie, na razie jakoś w ten sposób będziemy się bawić, bynajmniej, żeby coś się działo. Tutaj wjazd będzie do tej stodółki, przejazd. No myślę, że takie jest to w miarę sensowne. No nie jest to wow, nie tak chciałem, ale musiałem w ten sposób jakoś to, moi drodzy, rozegrać, żeby wykorzystać, bo gdzieś muszę tą słomę i siano mieć na swoje potrzeby, zmagazynować. No nie będę wszystkiego sprzedawał po żniwach, tylko no potrzebujemy to też mieć dla tych krówek, żeby tam coś się działo. I później mógł je otóż to karmić. Czekajcie, jak ja teraz mam jechać? Muszę tędy jechać. Z tego co pamiętam. Przejedziemy się przez mapkę całą, tak jak widzicie.
I chyba dobrze jedziemy. Chyba jedziemy dobrze, zobaczymy. Czytuję ci cały czas te tekstury, bo oczywiście no nie jeździłem tutaj po tej mapce, nie zwiedzałem jej tak mocno. W sumie to ja grałem na tej mapce i grałem dalej na Rzosach. Bardzo fajna, urokliwa mapa polska. Aczkolwiek, tak jak mówię, no całej mapki jeszcze tu nie zjeździłem, bo nie było takiej konieczności. Dobrze jedziemy. Nie tak daleko jest od tej, zobaczcie, mojej stodowy, żeby przywozić sobie te słomę czy tam siano, to więc nie będzie takiego problemu. O, tędy widzicie, też mogę dojechać do swojego gospodarstwa. Myślę, że będzie też ciekawa, ładna seria, dalej się kontynuowała. Nie będę zmieniał nazwy i tytułu tej serii, tylko dalej zostaniemy biedny, ale zarazny. Troszeczkę poprawiła się tutaj sytuacja tej biedoty naszego bohatera. Aczkolwiek dalej zostajemy na tym pułapie tego samego potencjału sprzętu. Z małym tam jakimiś kosmetycznymi zmianami, tak żebyśmy otóż, moi drodzy, mogli czymś tu pracować. No bo powiem tak, patrząc na to z punktu widzenia, że miałbym wszystko te pola wyjechać i obrabiać tą 60-ką i Władimircem i tą C28, no to ja bym tutaj klękał chyba, bo bym nie wiem ile czasu mi to zajęło. A tak jak już mam tutaj tego Ursusa 385, nie jest to jakiś wow traktor, nie jest to jakiś szał, że nie wiadomo jak tutaj będę szybciej pracował, ale przynajmniej już nawet coś pociągnąć, dwie przyczepy, czy nawet tym pługiem pojechać do w pole robić, no to jest już te 75 konia zaprzęgniętego. A tak, no to 52 konia w tej 60, no to trochę, powiem szczerze, cienko to bym widział tę pracę na tych polach. Bo jak sobie pomyślę o tej pracach ornych, to mi się po prostu aż chce już płakać. Ale dobra, będzie wesoło, będzie ciekawie. Mam nadzieję, że będziecie chcieli oglądać te materiały dalej. I ta seria będzie się w miarę fajnie zapowiadała. Będę urozmaicał wiele rzeczy w tej serii. Będę chciał tam wprowadzać jakieś ciekawostki w maszynach. Będę wprowadzać chciał jakąś rozbudowę przetwórstwa, ale to nie od razu za jeden sezon, dwa. Myślę, że dopiero za 2-3 sezony, nie wcześniej. Coś będziemy budowali następnego, rozwijali się. Najpierw musimy trochę kasy zarobić. Pierwsze to musimy spłacić kredyt. To jest dla mnie najważniejszy cel. Będziemy każde pieniądze, które będą mi tutaj się zbywały, pojawiały z tych tam do dochodów tych biernych, czyli trochę prądu, trochę tamta reklama, którą wynająłem plac dla tej firmy, żeby zawiesili sobie, postawili ten wielkiego billboarda reklamowego dwustronnego. Więc zawsze ten pieniądz będzie odkładany, a to na te raty i jakieś po tego właśnie spłaty kredytu, a to też odkładane na inwestycje, jakiś rozwój, jakieś kupienie coś z maszyn, jakiś lepszy traktor, czy nawet udoskonalenie tych traktorów. No, z czasem zobaczymy, co się tu będzie działo. Zapowiada się wesoło, ciekawie. Tak jak widzicie, urokliwie jest na tej mapce. Gospodarstwo skromne, ale myślę, że rozwojowo się będziemy tu mogli dobrze bawić. Więc zapraszam Was. Nawet ten wóz tutaj też przyjechał, zobaczcie, który miałem tam na osadzie. Również ten wóz tutaj jest. Więc zapraszam Was serdecznie, moi drodzy tutaj, kochani widzowie, do śledzenia mojego kanału, do śledzenia tych filmów Biedny, ale Zaradny. No i pamiętajcie o łapkach pod tym, jak i każdym i z filmów, jaki oglądacie u mnie na kanale. Pamiętajcie o jakichś tam komentarzach i o subskrypcjach, bo na razie nic się nie dzieje, bynajmniej ja też nie miałem na wszystko czasu. Trochę miałem tym problem z tamtym save'em właśnie na osadzie, plus do tego własne obowiązki pracy w tym, no skumulowało mi się multum rzeczy. Musiałem pewne rzeczy sobie odpuścić, więc no, na razie kanał został odłożony na troszkę dalej, ze względu na to, że inne mam priorytety życia, a to traktuję jako hobby, pasja, zabawa, nie jak inni youtuberzy z naszego dobrego kręgu, którzy no troszeczkę... No widzę, że im się kanały rozwijają, ale ja wiem, czy to jest prawdą, czy nie. Nie mnie to oceniać. Mianowicie troszeczkę mnie to zaskakuje. Ale tak jak powiedziałem, to są moje własne przemyślenia. Nie mnie to oceniać.
Moi drodzy, dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału. Pozdrawiam wszystkich serdecznie oglądających i każdego, kto wpadł na tutaj przywitanie się z tą nową serią. Po prostu serią jak serią, nową gospodarstwem nowym na nowej mapie, a seria dalej jest ta sama, czyli biedny, ale zaradny. Więc pozdrawiam, życzę Wam miłego dnia, wieczoru, czy oczywiście nocy, ranka, zależy kiedy sobie to włączycie i oglądacie, a ja biorę się dalej za nagrywanie kolejnych odcinków tej serii, jak i też może innych będę też chciał kontynuować. Trzymajcie się, do następnego fajnego materiału na moim skromnym kanale Baksik Game. Nara!